Hej, witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku Kronik Szekspira Sen Nocy Letniej. Tak, jesteśmy w lesie, ostatnio zbieraliśmy jakieś kolorowe gluty, a tym razem mamy się zagłębić w głąb lasu. Masło maślane, wiem, przepraszam, ale bez owijania w bawełnę lecimy. To musi być Ateńczyk. Teraz muszę przygotować zioła. Jakiś moździerz i chustkę. No to coś tu chyba było. A moździerz chyba był tutaj, przy tej torbie. Okej. Okay. No może to nie tu, tylko... A nie tu, okej. Okay. I co? Zaczynamy od filmiku. Puck finds an Athenian in the forest, but it's not Demetrius. It's Lysander he finds, and promptly confuses the two, as it was her wish, and for demureness's sake, that Hermia's beloved has bedded himself to rest on moss far from her side. Puck takes him for the brute and drips the flower's juice onto his face. Filled with hope, when Helena finds Demetrius, he rages without pause and won't listen to even one of her gentle words of peace. He shoves her away, awash with hate. She trips and falls into a pit. The fall bursts the rose made of glass that Demetrius had once laid around her neck and that she always carries very closely to her heart. Gdzie jest moja szklana róża? Dimitris dał mi ją, zanim skończył mnie kochać, tak? Przestał mnie kochać. Czy ja wciąż mogę tak kochać tak... złego mężczyznę? Dobra, teraz mamy zebrać 4... kawałki. Tylko skąd tu są? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jeszcze jakiś medalion leży. Maybe I can save it. Zobaczymy, czy możemy ją uratować. Mamy różę. Wygląda jak nowa. Rozświetla ciemność, tak? Znajdź drogę do wyjścia. Ja myślę, że tu jest droga do wyjścia, aczkolwiek... O, okej. Cztery kamienie. Raz. Cztery, trzy. Boże. Okej. Jeden taki prostokątny jeszcze. No to wydaje mi się, że ten, ale... Dlaczego ja go nie mogę wziąć? No. A, co to za miejsce? Jak mogę się stąd wydostać? Oczywiście jakieś nakierowanie na wazę. Zwiedź ruiny, tak? Musimy ustawić odpowiedni fragment. Góra.
Masakra. O, może tak. No i co? To nie było to. Śmiesznie to wygląda. Masakra. Co on tu w ogóle? Togę jakąś powinien mieć chyba, albo nie. Czekaj, to. To? Chyba tak. Teraz jeszcze nogi by mu się przydały. I czubek głowy. Co za dramat. Jezu, nie chce mi się tego ustawiać. Tak, ja wiem, że ona się rusza. Super, teraz musimy znaleźć laski bądź kadzidła. Myślę, że to są laski, chociaż zobaczymy. Tu jest jakieś miejsce. I tu jakieś fragmenty nam będą potrzebne czegoś. Jest lina, jest jakiś pędzelek. O, jest laska, okej. Tu jest wyjście chyba. Możemy od razu zerknąć, czy tutaj jakiejś takiej tej pałeczki nie ma. Aczkolwiek nie wydaje mi się. Okej. Tu jest wyjście, już wiemy. Tu jest woda. Jest kolejna. Tu jest jakiś fragment czegoś. Lew. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że tu powinno być jeszcze jakieś zbliżenie. Dwie. Potrzebne nam jeszcze dwie pałki. Nie ma tu nic interesującego, rozumiem. Nie no, wydaje mi się, że drugi raz z tego samego to nie będzie co zebrać. Z tego samego miejsca, czyli powinniśmy się cofnąć. Dźwięk jest taki jak w Stranded Deep. O, tu jest, patrzcie, ciemno, to ja nie zauważyłam. To tu też musi być. Pewnie, że jest. Brawo ja. Jak on wyciągał ekwipunek, to był taki dźwięk. A, do wzrostu, okej. Complete the plant. Może to światło pokaże mi drogę wyjścia. Wybaczcie. Strasznie mnie gardło gryzie. Tak, no mamy znaleźć patyk, fragment, aha, żeby zrobić jakiś taki kamień. Chyba coś w stylu prowizorycznej łopaty, to chyba to będzie to. Okej. Możemy się przedostać. Ok.
Okej, znajdź wyjście. Tu? Musimy mieć sznurek, łańcuch, czy jakieś zapięcie, bransoletkę, bluszcz, hak, linę i 5 pnączy. No to wszystko przed nami. Co to za dziura? Aha, to jest wyjście. Czy te pnącze możemy zabrać? Chyba nie. Zerknijmy najpierw tu. Mamy jedno pnącze. Potem zerknijmy tu. Tu raczej nic nie dostaniemy. Jest w ogóle tyle pnączy, że powinniśmy obojętnie gdzie klikać i dostawać kolejne, no ale dobra. Lina. To nam jeszcze niepotrzebne zapięcie. A ty masz coś dla nas jeszcze? Muszelkę? Szczypce swoje? Też nie. To jest to samo miejsce. No to tu raczej nie. Tam musimy się przedostać tu z powrotem i tu poszukać. Skrzynka. Mamy hak. Jakieś obrączki. Dobra, no. Delikatnie. Koraliki też nie. Zielony kamyczek też nie. Tutaj, okej. Sznur. Hermia. I'm almost done. Też się cieszę. Jej! To wystarczyło tylko jedno pnącze. Ja źle sprawdziłam, że tak powiem. The pillar of hope doesn't give up. She clambers up out of the dark shaft. The rose deep in her heart blossoms because she bears what fate is forcing her to carry, and despite all, still loves Demetrius. Having just escaped the theirs, Helena sees Lysander's face before her. He opens his eyes and senses the love that strikes him like a bolt of lightning and pierces his heart. For her alone, he is willing to go through hell and high water, if only to gaze into her eyes. He's forgotten who Hermia was. Helena is now the one and only. What confusion this love and idleness flower causes when given to the wrong person. Puck's error has assured that love turns into hate, that Lysander blindly betrays his own heart and leaves Hermia to fend for herself. Nothing stays the way it was. Nothing is certain anymore when Puck turns the game into one of his choosing. Yes, that knavish sprite turns everything he starts topsy-turvy, and then laughs at the chaos his doings have spawned. Deliberately or not, he'll push things even further in his attempt to make up for the damage done. What else will he be up to, and what does Oberon say to that? He too is amused by the confusion for a while. Although in the end, and with Puck's help, he'll rearrange things so that each love is where it's supposed to be. Master William, are you sure that the audience is going to follow all this to and fro? It depends on how the transformation is staged when Lysander, suddenly love-struck, idolizes Helena and turns his back on Hermia. Oh yes, let me play the part of Lysander. I'll give it to you so smashingly that his vows to one woman or the other will put a spot of red on the cheeks of the ladies in the audience. My performance will leave no doubt of his love
so that the missies can yearn for me, him, and some will even have a tear in their eye. That, dear Settle, I'd readily believe, that they'll be laughing so hard that they'll cry. No, no, you've just got to design the whole thing more dramatically. Give that Lysander gent a sword that he can ram into his young breast when the prangs of love have got him and he vows eternal love to Hermia as he dies heart-renderingly in her arms. Dying's not going to be done in my play. You're right about that. The ladies would just faint if I died right before their eyes. After all, they might end up thinking the sword was real and get so scared they'd scream for help. What you need is a prologue saying that I don't really die and that the sword isn't a real blade. That'd do the trick. As we have neither daggers nor swords, a prologue like that won't be necessary. But that's gonna be a right fearsome sight when I've got to tear my heart out of my chest with my bare hand. You'll do nothing of the sort. If you do, then someone else will act Lysander's part after all. Which role's left for me then? Oberon, as good-natured tyrant? No. I'll be whatever you like, Master Shakespeare. Even animals. They're quite my speciality. Shall I give you a small sample? Oh yes, I'd like to see that. I roar like a lion with such fervour that the ladies will be terrified to the quick. But right after, I'll recite a verse that lets their fear vanish into thin air and flatters them so that they forgive me for scaring them. No, Settle. There are no lions in the forest around Athens. For this rehearsal, all you have to do is try not to get in our way. Master Shakespeare, what would you say to having a proud stag in the forest that serves Oberon as his mount? I could take care of that. And make a jackass of yourself thereby, my dear Settle. Now get out of my way. Keep quiet and learn the text I gave you. I'd be glad to, because I like what you've written there. Filled to the brim with passion, I shall love the two ladies and defend their honour with my sword. No sword, Settle. I mean, with my bare hands. All right, I believe you. Now let's rehearse. Miss Anne, where did we stop last? In the second act, when Hermia awakens and calls out to Lysander, who is chasing Helena. In the second act? Does that mean you're progressing? Though from outside, it seemed to me as if you were still at the beginning. We're making progress every day, and in every way, Master Marlowe. What brings you here? I wanted to see how the rehearsals were going, and make quite sure that you'll be bringing the play on stage for the wedding, not for the birth of the first child. Never trust the illusion of first impressions, Master Marlowe. When the workmen, the actors, have gotten accustomed to rehearsal work, they'll surely surpass themselves by far. My advice? Pare it down to the essentials. And bring me scenes on stage that are witty, and not just involuntarily comic, because Zettel can manage that without rehearsals. Master William will get it done, you can be certain of that. What I've seen these dear workmen do in the last few days, I enjoyed very much. We'll see if you don't laugh too in the end. If you say so, Miss Anne, then stay busy and carry on. Whenever fun reigns while rehearsing, the play becomes merry too. You heard the man. Hurry, everyone back in position, so that we can keep on rehearsing. The start of Act 3. Helena flees and has a vision. Lysander runs after her and is pursued by Hermia. Demetrius is still searching for his rival. Then let's see what you've got, gentlemen. Helena, who suddenly had to flee from Lysander's vows of love, calls for Oberon's help, cast in a vision of fog. The Lord of the Forest appears to her and spies Puck's mistake. To assist Helena with her flight, Oberon points out the way to the Fairy Palace. Widzieliście, ile może napsocić jeden kwiatek? Ja nie wiem normalnie, ja nie wiem.
Tak, wszystkie wyjścia są zablokowane. Jak znaleźć drogę do wyjścia? Tędy się nie da. Tu jest jakaś mapka. Tu jest jakaś mapka, jakaś kulka. Potrzebujemy 4 kulek. Nie. Hermiona. Prawie jak w Harry Potterze. Jeszcze niebieskiej. No to niebieska była tu. O, nie może ona być? To może tu. O. Dobra. No i co teraz? Nie rozumiem. Coś chyba nie wyszło. No, rozumiem, że mamy mieć wszystkie zaznaczone te. Dobra. Odblokowało nam to przejście. Musi być sposób do wyjścia. W lewo. W lewo jest tutaj. No to w prawo. Aha. Tak. Część zaginęła. I oczywiście ta część to będzie ta miska, podejrzewam, z imieniem. Czy nie? Może nie. Może ja źle spojrzałam. Możemy tu coś zerknąć, czy nie? Tu coś jest. Hełm, kolczyki. Jakaś waza z jaszczurką, podkowa, miecz. Okej, tu jest druga. Muszle. Jakiś diadem, łańcuch, kielich. Jest to samo. O. Okej. No to teraz musimy znaleźć różne inne rzeczy, czyli kolczyki, pierścionek, w końcu ten wisiorek i ten. I jeszcze bransoletę. Ten był tu. Teraz... Tu gdzieś musi być... Czekajcie, z tej strony, a to drugie. Aha, tu? O nie, to się nie nadaje. Okej, okay. To wracamy do skrzynki najpierw. Bransoleta jakaś. Kolczyki i pierścionek. Tu coś chyba było. Jest pierścionek i kolczyki chyba tu. Nie. Gdzieś je widziałam. Tylko gdzie? Były 2 kolczyki. No, oczywiście mogły być inne, nie te, o które nam chodzi.
Aczkolwiek. Tędy nie wyjdziemy. Tu. Tu były. Aha, teraz ta figura miała być. Mamy ją ubrać. Dostaniemy tabliczkę. Okej, przejście na środku otwarte. Teraz kontynuuj, żeby szukać wyjścia. Find the gatekeeper. Ojej, mamy mieć coś takiego i cytryny, listki. Tu się nie da wyjść już. Nie możemy iść tu. Tu się też nie da wyjść. A może tu? Jest czarna róża wyrosła, patrzcie. O! Tu jest przejście, okej. Poszukamy, tu nie. To jest to? Czy to? To. Musimy ją zapalić. Okej. Teraz jeszcze dwa te listki. Może w skrzynce? Tu nie. Tu też nie. A tu też nie bardzo. Na kraba się już nie da kliknąć. No powiem wam, że ładne nam tu zagadki dali. To też nie. Czy ty ich gdzieś nie chowasz, moja droga? Żebym ja wiedziała w ogóle, co to jest, to może byłoby mi trochę prościej szukać. Tu jest też jakiś fragment. Lew? Lew nie ma. Różyczki też nie. No i co z tego, jak nie mogę tu nic więcej zrobić? No hej. Tutaj? No i co z tą różą? Nożyczki. I dzięki nim będziemy mogli coś obciąć. Dobra, daj tą podpowiedź już. O. Mamy teraz. Czy to do niego miało być?
gdzie ja mam z tym iść? Może na oczy? A, widzicie. No i co z tym pyskiem? O, drzwi, znaczy schody się nam pokazały. W ogóle powinniśmy już kończyć. Dotarliśmy do przepięknego pokoju, sypialni. I będziemy kończyć odcinek, bo już znowu nagrywam pół godzinki. Także, no, powiem wam, że ta część póki co chyba była jednak jedna z najbardziej skomplikowanych ruiny. Może dlatego, że tam dużo rzeczy niby do podniesienia, aczkolwiek takich, których nie używaliśmy. No więc zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczenia w kolejnej części. See ya!